Jak rozpocząć dzierganie na okrągło? To ja, Mariolcia, ze sklepu Edziwiarka i jestem tutaj przed Wami, by pokazać Wam, jak rozpocząć robótkę na okrągło. Z tej pozycji zaczynamy na okrągło. To co, gotowe? Na drucikach mam 62 oczka. No, po 63, to się okaże w praniu. 62 oczka. Na potrzeby filmu to dzierganie na okrągło, bo dzierganie na okrągło ma wiele zalet, ma też wady. Ale oczywiście to jest wszystko zależy od nas, jak chcemy, żeby robótka się układała. Na przykład, ja sobie nie wyobrażam, jak kiedyś mogłam dziergać czapki, które zszywałam. To było, tak było. Wszystkie moje czapki teraz nie mają szwów, jest to bardzo wygodne do... I tutaj ta włóczka, Mister, to jest nowa pozycja firmy Lankyars. Jest to wełenka merino w 92%, a 8% poliamidu. Jest niezwykle miła dla skóry. W bajecznych kolorach jest to włóczka Mystery, czyli tajemnica. Historia tej włóczki, może jeżeli na koniec filmu zostanie chwilka, opowiem, jak to było z włóczką Mystery. Ale tutaj mam resztkę z mojego sweterka i myślę, że to jest dobra resztka, by pokazać, jak rozpocząć robótkę na okrągło. Robótka na okrągło ma tę zaletę, że nie ma szwów. Czyli nie musimy później się martwić, jak ładnie zszyć, żeby szef był albo niezauważalny, albo ozdobny, ale absolutnie by dzianinę nie szpecił. Czyli dzianina jest bezszwowa, warto umieć robić na okrągło, warto umieć na płasko i zszywać, i wybierać, i żonglować sobie dowolnymi metodami, być dziewiarką uniwersalną, czyli umieć dziergać w różnych kierunkach, w różnych płaszczyznach i bezszwowo, i szwowo. A teraz nabieramy oczka, 62 oczka na czapkę tutaj, no jeżeli ta próbeczka będzie czapką, to fajnie. Włóczka Mystery jest włóczką o strukturze łańcuszkową. W międzyczasie oczywiście ja Wam będę opowiadać o włóczce, którą dziergam. Jak widzicie, jest bardzo wielokolorowa. Bardzo. To nawet nie można powiedzieć, że jest kolorowa. Ona jest bardzo kolorowa. Mam 62 oczka i mam teraz taki stan rzeczy. Tutaj oczka i nić robocza i tutaj oczka. Zaczynam, czyli wkuwam się w robótkę, pierwsze oczko, druty mam bambusowe, ponieważ ja najczęściej czapki dziergam na drutach bambusowych i w tym rozmiarze, a jest to rozmiar numer 7, mam jedyne chyba, to są moje jedyne druty tak małe, więc tak, mamy oczko prawe, oczko lewe. W czapeczkach ja lubię oczka prawe wykonywać jako oczko przekręcone, czyli wkuwam się w to oczko od tyłu. Zobaczcie. Od tyłu jako prawe i lewe. Normalnie wkładam się w ten sposób. Ja tutaj się wkuwam od tyłu w oczko prawe i wyciągam oczko prawe, czyli oczko lewe. Już nie będę mówiła, że przekręcone, bo już wiecie, o co chodzi, że chwytam od tyłu. Byłoby tak, a teraz robię tak. Czyli mamy oczko prawe, oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe. Można pierwszy rząd robótki przerobić, nie zamykając w okrąg. Można to zrobić. Później zszywamy w efekcie, w końcowym etapie zszywamy ten pierwszy rząd, bo ponieważ łącząc pierwsze i ostatnie, to jest bardzo ważne, żeby robótki nie skręcić, czyli żeby gdzieś tu się nam nie zawinęło. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby zawsze ta linia nabrania oczek była w takiej samej formie. No to lecimy dalej. Prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Druty bambusowe mają nie wszystko, i wady, i zalety. Pewną wadą drutów bambusowych, tych, które ja tutaj posiadam, to są druty Aldi, na żółce tak zwanej 40, jest to,
że mają, nie mają bardzo ostrych końcówek. Mają takie końcówki, takie powiedziałabym raczej, takie, które są obłe. Więc może to też widać we wkuwaniu się w oczka. I to ten pierwszy rząd jest zawsze strategiczny, że tak go nazwę. W pogotowiu mam marker, ponieważ w dzierganiu na okrągło miejsce rozpoczęcia i zakończenia rzędu to jest bardzo ważne miejsce, więc musi być marker włożony pomiędzy. Pomiędzy to pierwsze i ostatnie oczko. I jak już będę tutaj, tak w międzyczasie mówię różne rzeczy, tutaj ciągle pracuję, prawe oczko, lewe oczko, przesuwam się dalej z robótką. Tu się na razie nic nie zmienia, po prostu lecimy to okrążenie prawe, lewe. Włóczka Mystery jest, ma strukturę łańcuszkową, ma 50 gramów, to jest 110 metrów. Cudowna, kolorowa nowość firmy Langiers. I tutaj widzicie, jak kolory się zmieniają, jak w tej czapeczce na tym małym obwodzie widać zmianę kolorów. To jest, uwielbiam dziergać z włóczek wielokolorowych, bo zawsze jest taka ciekawość, a co tam za tym zakrętem będzie. I tutaj ten filmik również może być instruktażowy, jak rozpocząć czapkę. Wkuwamy się. Prawe oczko, lewe oczko, prawe oczko. I tutaj mam, to jest moje, tutaj mam lewe oczko, tak? A tutaj mam prawe oczko, tutaj. I w tym momencie, mam o jedno oczko więcej, celowo, ponieważ chciałam Wam właśnie pokazać, jak połączyć i tutaj w tym miejscu wkładam sobie markę. I to jest oczko kończące, a to jest oczko rozpoczynające. I czasami, bo można bez przerabienia tych dwóch oczek razem, można oczywiście robótkę kontynuować, ale dla wzmocnienia połączenia można zrobić tak, że ostatnie, czyli mieć zawsze o jedno oczko więcej, jeżeli planowałam ściągacz, gdzie musi być podzielna ilość przez 2 i miałam tych oczek 62 i chcę sobie spowodować, żeby to pierwsze i ostatnie oczko było połączone, to wiadomo, muszę mieć o jedno oczko więcej i te oczka przerabiam razem. I tutaj przerobiłam razem i teraz kontynuujemy robótkę. Jest to już, także już widzicie ułożenie się tutaj tych wszystkich oczek. Już tutaj te kolorowe cętki zachęcają, co tam będzie dalej. Druty mam numer 7. Jeżeli to jest ściągacz czapki, to on byłby na drutach numer 7, a później kontynuowałabym na drutach numer 8. Włóczka jest przeznaczona na druty pomiędzy rozmiarem 8 a 9. Ja dziergam luźno, więc zawsze albo biorę z dołu tego tych sugerowanych drutów, albo nawet rozmiar bywa i 2 mniejsze. Czapkę lepiej mieć w konsystencji bardziej ścisłą niż luźną, to wiadomo, a też i pranie troszkę rozluźnia strukturę dzianiny. Pamiętajmy o tym, w szczególności przy czapkach, ponieważ o ile w sweterku, to tam zawsze gdzieś może się przydać te parę centymetrów, to w czapce niekoniecznie, ponieważ jest to mały obwód. I ten mój drugi rząd ja tutaj kontynuuję. Jak widzicie, rozpoczęcie robótki na okrągło nie jest trudne. A na przykład, kiedy Wam powiem, kiedy według mnie dzierganie na okrągło dla mnie nie jest wskazane, to już Wam mówię, na przykład przy dzierganiu sukienek. W dzierganiu sukienki wolę rozpoczynać robótkę na płasko, ponieważ przy długiej dzianinie albo przy długim kardiganie instytucja szwu tak cementuje dzianinę, czyli pomaga w jej prawidłowym układaniu się. Czyli dzierganie na okrągło jak najbardziej tak, ponieważ dzianina nie ma szwów. Ale też pamiętajmy, że są pewne dzianiny, na przykład w męskim swetrze,
Szew jest według mnie niezbędny. W sukience jest niezbędny, według mnie też w tunice. Czasami są takie bardzo pracujące wzory. Wtedy, gdy te wzory tak bardzo pracują, czyli mają tendencję do rozciągania się, wydziergania rzeczy ze szwem powoduje, oj, mi się tutaj coś pomyliło. Gdzieś mi się prawe i lewe pomyliło, ale już wiecie, jak to tutaj kontynuować. No tak, dwa prawe zrobiłam koło siebie. Tak, za bardzo się tymi zaletami i wadami rozkojarzyłam. Nie? I w dzianinach, jak wzory pracują, dobrze jest mieć szew, ponieważ on trzyma dzianinę. Ona się nam nie rozciąga. Kiedy jeszcze wolę dziergać w metodzie na płasko, czasami jest tak, że w motkach właśnie tym wielokolorowych, zmiany kolorów następują bardzo szybko. I w takiej sytuacji wolę mieć na przykład dzianinę, która jest dziergana na płasko, czyli ta zmiana kolorów nie występuje tak bardzo szybko. No i rząd drugi zakończony, przekładam marker i to byłby trzeci rząd robótki. Widzicie, jak się układa, jak włóczka sprężynuje i no myślę, że tutaj zakończę na tym etapie, zakończę, jak rozpocząć. Rozpoczyna się bardzo łatwo. Bardzo ważne jest, wiadomo, żeby było bardzo łatwo, to kilka razy trzeba spróbować. Bardzo ważne jest, żeby po nabraniu oczek pilnować przy połączeniu, pilnować, by nie przekręcić robótki, bo wtedy ta linia nabrania będzie, no linia nabrania ma zawsze prawą i lewą stronę, na przykład ta linia z takim łańcuszkiem to jest dla mnie prawa strona robótki. Po lewej stronie robótki wygląda to troszkę inaczej, więc przy połączeniu w okrąg należy pilnować tego, by robótka się nie skręciła. To jest pierwsza trudność, by była właściwa ilość oczek. To też jest oczywiście bardzo ważne, czy tutaj mam na tę czapeczkę właściwą ilość, no to się okaże, ale ja wiem, że ta włóczka sprężynuje, że ona pracuje, po wypraniu się ułoży, wzory się ułożą, zobaczcie na te niezwykłe kolory, które się kryją w tym moteczku. Tu mam resztkę motka, a tutaj mam jeszcze cały motek tej włóczki Mystery. Myślę, że z jednego motka powstanie, absolutnie może powstać czapka, ponieważ włóczka jest przeznaczona do dziergania na grubych drutach. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, jak się układa akurat ten kolor, który ja Wam pokazuję. To jest, tutaj macie motek, a tutaj co w tych motkach może się kryć? No i jeszcze chciałam oprócz tej początku robótki powiedzieć Wam taką krótką, naprawdę bardzo króciutką historyjkę, jak to z tą włóczką było. Ja tą włóczkę, moje pierwsze zetknięcie się z tą włóczką, Mystery, czyli taka tajemnica, bo to jest tak naprawdę prawdziwa tajemnica, co się tam kryje w środku, a kryją się cudowne kolory. Była na targach w Kolonii w marcu. Jest to produkt firmy Langiers i z tej włóczki było wykonanych kilka niezwykłych projektów i szydełkowych, i drutowych. I jak zobaczyłam tę włóczkę, to wiecie, takie bywa uczucie, że muszę, bo się uduszę, więc ja wtedy po prostu wiedziałam, że ja to przerobię, tę włóczkę i z tej włóczki wydziergałam kardigan, który niebawem na naszej stronie będzie można zobaczyć, co mi wyszło właśnie z tego mojego wielkiego pragnienia przerobienia włóczki Mystery. I to, co się kryje w motku, to jest dokładnie ta nazwa włóczki, czyli to jest taka tajemnica, ponieważ w motkach te kropeczki mogą się zupełnie inaczej ułożyć. W jednym motku jest więcej zielonego, w innym jest więcej żółtego, a w całości to powoduje, że po prostu jest dla mnie, jest wielkie, wielkie wow. Delikatna włóczka, włóczka w formie super wash, czyli można już ją prać w pralce, znaczy wiadomo, nie włóczka, a dzianiny wykonane z tej włóczki. Prać w pralce na programie wełnianym na 30 stopni bez użycia środków zmiękczających. Pamiętajmy, by do prania naszych dzianin wełnianych, alpakowych,
moherowych z włoskiem, nie używać środków zmiękczających, ponieważ one źle wpływają na strukturę włoska, włóczki. Każda włóczka ma włosek i sprzyja to zużywaniu się i filcowaniu dzianin. A przecież w dzierganiu chodzi o to, by na przykład dziergając na okrągło, cieszyć się jak najdłużej tymi dzianinami. Rozpocząć dzianinę na okrągło. Temat filmu specjalnie dla Kryski, która zgłosiła, że chciałaby taki filmik obejrzeć. Krysko, mam nadzieję, że teraz już rozpoczniesz spokojnie czapkę i wykonasz ją metodą bezszwową, ponieważ to jest naprawdę fajna przygoda. Jest to, myślę, na jeden wieczór przy tej grubości drutów zabawa, na jeden wieczór przy jakimś filmie. I tego Wam życzę. Miłych chwil z drutami, z włóczkami, z naszym kanałem i taką obecnością, wspólną naszą obecnością. Za uwagę Wam bardzo dziękuję i do następnego razu.